Na miejscu 10 przepiękny gol Macieja Żurawskiego. Co za przyjęcie, co za uderzenie. Ta bramka daje zwycięstwo Warcie Poznań w Łodzi z Widzewem 2-0. Popatrzmy raz jeszcze. Tym trafieniem rozpoczynamy top 10 najlepszych goli sezonu 2022-2023. To wy je wybraliście. Dostaliśmy mnóstwo propozycji, te, które pojawiły się najczęściej. Właśnie oglądacie. Na pozycji 9 piękny strzał z rzutu wolnego, to Bartłomiej Pawłowski. Widzew Łódź lepszy od Jagiellonii Białystok, a bramkarz Jagi Zlatan Alomerowicz tylko odprowadza piłkę wzrokiem. Zobaczcie powtórki. Widzew jesienią prezentował się bardzo dobrze, wiosną dużo gorzej, ale tego gola warto zapamiętać. Gol numer 8. Jesus Imaz zachwyca przewrotką. To mecz z rundy jesiennej ze Stalą Mielec, w którym Hiszpan zdobywa dwie bramki, a Jagiellonia Białystok wygrywa 4-0. A ja przypominam, że jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Pamiętajcie o subskrypcjach, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a także o kciukach w górę i komentarzach. Na miejscu 7 pan piłkarz Kamil Grosicki. No nie każdy ma tyle odwagi i umiejętności, żeby w taki sposób wykonać rzut karny. Grosik robi to cudownie i bezczelnie. Myli Filipa Bednarka, fenomenalna podcinka reprezentanta Polski. W Poznaniu Pogoń Szczecin remisuje z Lechem 2-2. Doliczony czas gry meczu Jagiellonii Białystok z Miedzią Legnica. Nene na zwycięstwo niesamowitym strzałem zapewnia swojej drużynie 3 punkty w ostatniej akcji. Co za fantastyczny gol. Powtórki bramki Portugalczyka możemy podziwiać w nieskończoność. To już świetnie spisująca się wiosną Korona Kielce, która skutecznie broni się przed spadkiem. I co robi Kryło Petrow? Ukrainiec z własnej połowy posyła piłkę wprost do bramki Stali Mielec. Stal ten mecz ostatecznie wygrywa, ale bramkarz ekipy z Podkarpacia, Bartosz Mrozek, mimo wszystko nie zapamięta tego spotkania zbyt dobrze. A to wszystko za sprawą tego niesamowitego uderzenia Kryło Petrowa. Tuż za podium, po raz drugi w tym zestawieniu, Jesus Imaz. To też gol z bardzo daleka. Imaz ma trochę bliżej niż Petrow, ale uderzenie jest absolutnie spektakularne. Hiszpan wypatrzył wysuniętego z bramki Lukasa Crosso i przymierzył idealnie. Tu nie ma przypadku. Jagiellonia Białystok remisuje z Krakowią 1-1, a Imaz jest bohaterem tego meczu. Wrzutka w pole karne i Fabian Piasecki, ależ gol, ależ nożyce, ależ złożył się do tego strzału napastnik Krakowa Częstochowa. Bramkarz jest zupełnie bezradny, Piasecki to specjalista od pięknych goli. Ta bramka została uznana golem sezonu podczas gali Ekstraklasy 2023. Zresztą Piasecki tę nagrodę odbiera po raz drugi z rzędu, ale w waszym głosowaniu trafienie z wygranego meczu z Radomiakiem Radom na 3. miejscu. Druga pozycja, Lukas Podolski. Popatrzył, przymierzył i strzelił z własnej połowy. Absolutnie niesamowita, wyjątkowa bramka. Bramka, która zajęła pierwsze miejsce w waszym głosowaniu na gola roku 2022. Bramka, którą Podolski uznał za swoją najładniejszą spośród zdobytych w Ekstraklasie. Jeśli chcecie obejrzeć jego top 5, kliknijcie w prawym górnym rogu ekranu. Wielka radość i odrobina zdziwienia w szeregach Górnika Zabrze. Poldi znów potwierdza klasę. Zabrzanie wygrywają z Pogonią w Szczecinie po przepięknym trafieniu mistrza świata. Czas na zwycięzcę. Maciej Gajos odbiera piłkę i uderza z 60 metrów. Czy Kasper Tobie zdąży? Nie, nie zdążył. Lechia Gdańsk na otarcie łez, bo przecież spada z Ekstraklasy. Pokonuje wicemistrza Polski Legię Warszawa 1-0. Właśnie po tym najpiękniejszym golu, z tych przecież najpiękniejszych, wszystko jest tu najbardziej wyjątkowe i czas, bo to ostatnia akcja meczu i to gol za 3 punkty i z naprawdę daleka, to około 60 metrów i siła i precyzja, wszystko idealnie się zgadza. W tym sezonie mieliśmy prawdziwy wysyp goli z połowy, ale waszym zdaniem to Maciej Gajos zasługuje na zwycięstwo. To najładniejszy gol sezonu 2022-2023.
subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.